Chciałbym dzisiaj Wam pokazać bardzo fajny upgrade do klasycznego Makarowa. Mówię tutaj o chwycie FAB. Jest to moim zdaniem rzecz, którą trzeba kupić, jeżeli chcemy dalej używać tego pistoletu. Tutaj nie da się wymienić muszki, może da się wymienić szczerbinkę na coś innego, ale te przyrządy zostają, powiedzmy, takie, jakie są, tak? To jest archaiczne i przyrządy są w starym stylu, więc tutaj mamy z tym problem. Ale to, co poprawia bardzo komfort użytkowania tego pistoletu, właśnie są to te nakładki na chwyt firmy FAB. Stary Makarow ma okładki w tym stylu, bakielitowe. Są tutaj ponacinane w taką kratkę. To pomaga w chwycie tej broni, ale nie działa to tak dobrze jak ten chwyt FABa. Ze względu na to, że tutaj mamy zamek, który się nie reguluje i to działa na zasadzie zamka swobodnego, to mimo tego, że ten nabój jest mniej energetyczny niż nabój 9 para, to ten pistolet jest bardziej o wiele wyrywny. Więc przy tym pistolecie, jak już założymy ten chwyt, to naprawdę bardzo się poprawia ergonomia pracy na tym. Tutaj mamy podparcie, mamy wycięcie, tarkę, która pomaga w chwycie. Ten pistolet się tak nie wyrywa. Jednocześnie mamy tutaj dźwigienkę do zrzutu magazynka. Ta dźwigienka to jest bardzo prosty mechanizm. Po prostu jest puszczony tutaj drucik, który się łączy podczas zakładania z standardowym wyrzutem magazynka i jednocześnie poruszając tą dźwigienką, ruszamy tą dźwigienkę. To widać. Tak, tego magazynka nie używam za często i on bardzo nie chce tutaj współpracować. Wystarczyłoby go pewnie troszeczkę dowiąć, żeby to lepiej działało i by było ok. Przy czym takie rzeczy po prostu się w rosyjskich konstrukcjach zdarzają. To nie jest tak, że tracimy możliwość używania tego. To jest jak najbardziej to działa. Więc mamy w tym momencie dwa sposoby zrzutu magazynka. Czyli ten chwyt nam załatwia dwie rzeczy w tym pistolecie. Jedną rzecz to jest to, że ten pistolet przestaje być tak mocno wyrywny z ręki. On naprawdę się nieprzyjemnie z niego strzela na oryginalnym chwycie. Tu jest ciut lepiej. I przenosimy jednocześnie zrzut magazynka tutaj. A odnośnie jeszcze celności zapomniałbym. Tym pistoletem, jak jeszcze z niego trochę więcej strzelałem, to udało mi się na 10 czy 15 metrach strzelić mniej więcej taką grupę. Aż sobie to zachowałem, żeby pamiętać, że mimo tego, że ten pistolet jest z lat 60., czyli w tym momencie ma 60 lat, to na 10 czy tam 15 metrach, naprawdę nie pamiętam, da się z niego zrobić to, co chcemy z nim zrobić. Przy czym oczywiście pozostają tutaj rzeczy, których nie poprawimy, czyli na przykład muszka szczerbinka, która jest w stylu lat 50., 60., czyli te rzeczy są małe. Nie da się tego zmienić, tak jest i tyle. Czy ten pistolet jest dobry i nadal będzie działał? Tak, nadal będzie działał, nadal zrobisz to, co powinieneś z nim zrobić w sytuacji, w której ktoś będzie, powiedzmy, oddalony od ciebie
10 metrów mniej, nadal jesteś w stanie porazić cel. Czy mając budżet można by było kupić coś lepszego? Oczywiście. Ale nie mając budżetu, mając powiedzmy 1000 zł, no to jeżeli trafimy taką sztukę w takiej kwocie, plus dorzucimy sobie ten chwyt, będzie działało.